Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Genali! Ze mną? Z tobą? Ze mną? Ale jakże, czekaj, z tobą? Ja nie wiem, ze mną? Ja nie wiem, w ogóle z nami, nasz film na kanale, na Minecraft Strasznie Czoklet? Dziwne, co się stało? W ogóle przecież tyle czasu nie było żadnego filmu, było tak miło, przyjemnie, wszyscy się cieszyli, że nie ma filmów żadnych, a tu nagle wyskoczyliśmy z jakimś filmem. No co to ma być, kanał? Ja nie wiem. Wiesz co, mi się wydaje, że ty po prostu pomyliłeś kanały i uploadowałeś to nie na ten kanał, co trzeba. Chyba tak. Przecież na Minecraft Czoklata nie ma żadnych filmów, nic się nie dzieje, żadnego Minecrafta, żadnych filmów nie ma, ja nie wiem. A tak serio, to witamy was na Titaniku. Wiemy, że była dosyć długa przerwa, ale słuchajcie, jest kilka powodów ku temu. Chyba, Genali, ty masz chyba najpoważniejszy powód, co? Ale wiesz co, ja to może powiem na koniec, żeby ludzi, którzy przyszli i nie wiedzą w ogóle, kim jesteśmy, żeby ich nie zanudzać, co? No dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, mamy do zabicia Withera. Wither będzie prawdopodobnie zabity dopiero w kolejnym odcinku. Ponieważ Wither to jest największe zło i już próbowaliśmy go zabijać i to jest kompletna tragedia. Czekajcie, więc... mamy ironowe zbrojki, prawda? Tak, ale ironowe zbrojki są słabe, stary. Musimy sobie Słuchaj, ogarnąć... Słuchaj, ja byłem w kopalni. Słuchaj, mamy 50 diamentów. Byłem diamentów? W kopalni. Mamy diamentów łącznie 64 i 65 diamentów mamy. Skąd? Więc ja proponuję, zróbmy sobie z tego zbrojki. Skąd ty to? Kiedy ty to? Musiałeś to zrobić, kiedy mnie nie było, no po prostu. No tak, no ja tutaj sobie schodziłem sobie na dół, tylko że jest problem jeden. Słucham. Masz jakiś poziom wysoki może? 21. Ja mam zerowy, bo zginąłem w międzyczasie. A, no to już to brzmi jak twój problem. To może być trochę problematyczne. Słuchaj, to w takim razie, okej, to ja proponuję taki zrobić, taki plan, że po pierwsze zrobimy zbrojki diamentowe, po drugie zejdźmy do Netheru, żebym ja dobiła ten 30 poziom i wtedy zenchantujemy rzeczy. Czy nie ma, chcę gdzieś tu włożyć rzeczy, mam za dużo rzeczy w ekipunku. To zrób kolejną, co to jest za problem? Jest jakieś, nie mamy zbytnio, masz jakieś drewno? Nie, ale mamy tutaj. Przecież... Czoklet, wiesz co? Ja proponuję... Hej, stop. Jako, że już jest dawno po świętach... Czoklet? Tak? Jako, że jest dawno po świętach, powinniśmy ściąć naszą choinkę i tak naprawdę powinniśmy też choinkę w naszym domu ściąć, bo ona cały czas stoi, więc... Poczekaj, czy my mamy... Cały czas... Mamy cały czas czapeczki świąteczne! No nie, dobra, to ja przykrywam hełmem, żeby nie było widać. Dobra, choinkę można ściąć. Tutaj już powiększyłem sobie skrzynkę. Mhm. Chcę włożyć do skrzynki te wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy zbytnio. A po odcinku proponuję ściąć naszą własną choinkę. Okej, po odcinku koniecznie musimy skończyć z naszym świątecznym... A wy możecie napisać komentarz, czy w ogóle wy też macie choinki, a jak nie, chyba to już nie, no prawdopodobnie już nie. No to kiedy to zrobiliście, bo my po prostu nie mieliśmy czasu. Już Czokolwiek dawno ile? Nie. Ile? No ile jeszcze? Już pochowałem. Dobra, uwaga. Robię nam wszystkie rzeczy. Uwaga, mam zbroję, mam spodnie, mam buty i co jeszcze? I jeszcze hełm. No to proszę dać swojej księżniczce. Zostało 41 diamentów. Czy starczy na kolejną partię? Chyba tak. Tak, na pewno. Jeszcze nam starczy na te. Dwa. A gdzie jest moja zbroja? W moim ekwipunku już ci zaraz dam. O, spokojnie, mam jeszcze 17 diamentów. Okej, to w takim razie musimy zrobić jeszcze miecz na pewno. Uwaga, pyk. Dobra. Okej. Tą zbrojkę można chyba schować już. Pyk. Mam nadzieję, że nie zginiemy jakoś teraz kupio i nie stracimy tego wszystkiego. Czoklet? 17 diamentów zostało. To na pewno na... Zrób, poczekaj. Kilof na pewno. Na kilof po pierwsze, ale również na miecz, żeby mieć czym... Ale miecz ironowy wystarczy. Dobrze zaczynać. Może ja bym chciała diamentowy, Czoklet. No dobra, jejku, dziewczyny cały czas tylko chcą jakieś błyskotki, od razu diamenty. Wow, wszystko, wiesz co? Wszystko diament... Proszę mnie jeść! Jeszcze troszeczkę. Wepchnąć, dokładnie, a nie masz swojej dobrej zbroi. Słuchaj, wiesz co, ja na pewno musimy zrobić najwięcej chyba strzał, ponieważ ja się chciałabym Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko wiesz, że... Słucham cię. Wiesz, że nie zrobimy sobie strzał, bo nie mamy piór.
wiem. Nie mamy o tym, kurczaków. Ale myślałam, że nie wiem, jakoś coś wymyślisz. Nie wiem, że pójdziemy na. Może zebrałaś prawie połowę życia. No co ja poradzę? Słuchaj, może pigmeny mają na tyłku taką, wiesz, taką jedną tą. Taka im wystaje jedna, to byśmy wzięli te po prostu. Chcesz jedno pióro? Tak. A czemu pigmeny miałyby mieć? Czy świnie mają pióra? Nie, świnie nie mają pióra, ale to są pigmeny, więc słuchaj, może. Przede wszystkim, choć muszę pokazać widzom w ogóle, o co chodzi z tym witerem, bo bardzo dużo osób się pytało, ale Chocolate, o co chodzi? Czemu macie tego witera zabić? Dlaczego? Do czego wam jest potrzebny witer? Po pierwsze, w Advancements, tutaj możecie zobaczyć, że jest, trzeba wezwać witera, a po drugie, zaraz wam wszystko pokażę, jest opcja wydostania się z tej wyspy. Żeby się wydostać z wyspy, co to był za dźwięk? Nie wiem, ale też tylko słyszałam. Tak to... jakby coś się... O! Co? Chocolate? Czekaj, muszę podpłynąć trochę bliżej. Wiesz co? O! Hop! Dobra. Chodź na powierzchnię, pokażę ci miejsce lądowania helikoptera. Chocolate, tak? Ale wiesz co? Lepiej to jest ty miej miejsce. Miecz w dłoni. To wiesz co? Chodźmy sobie jak najszybciej na górę. Dobra. Pyk. Okej. Chodź bez żadnego tutaj czekania. Na górę lecimy od razu. Jest miejsce, w którym można wezwać pomoc i jak wezwiemy pomoc, to podobno przyleci po nas łódź ratunkowa albo helikopter. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest ogólnie legenda i po prostu złożymy tę gwiazdę i pojawi się taki wielki napis, haha, to prank, żartowałem. Wcale nie, ja ci mówię, że to jest... A skąd wiesz? Czekaj, to jest... Wiesz co, ty jesteś za bardzo optymistyczny chyba. Czekaj, jesteśmy na tyle budynku czy na przodzie budynku? Chyba na tyle. Poczekaj, trzeba znaleźć jakieś schody. Gdzie tu jest jakieś wejście? Tutaj? Nie, to jest wejście na dół. Musimy wejść na górę, na górny poziom. Ale one chyba nie wybuchają. Wybuchają, tylko nie niszczą po prostu. Aha, ale nas niszczą, tak? Dobra. Czy jest tu gdzieś jeszcze wyjście wyżej? Chodź za mną. O proszę, tu jest wejście na górę. Idziesz za mną? Idziesz. Tu jest jeszcze wyżej. To jest. Wiesz co, chyba to... tył. Nie. Tak, tam jest nasz domek, zobacz. Dobra, wiesz co? To idziemy naprzód. Chodź, zobacz, tutaj, tędy. Okej, w takim tylko razie. Sobie zupkę z królika wypiję. Skąd masz zupkę z królika? Mamy bardzo dużo zupek z królika. Tak, bo wzięliśmy z kuchni, dobra. Tak. Wiesz co, to jest gdzieś tutaj. Jeszcze. Jeszcze? Jeszcze. O, tutaj. Myślę, że możemy się wspiąć tędy. Hop. Zapraszam. Tylko idę, nie spadli. Ja bym spadła. Ty byś spadła. O. Ja nigdy nie spadłam nigdy. Zobaczcie. Tutaj jest specjalne miejsce. Jest strzałeczka Place the SOS Bacon Hill, czyli... Tutaj trzeba postawić bacona, on wtedy wezwie pomoc i przypłynie po nas statek ratunkowy. Ale wiesz co, ja ci mówię, Chocolate. Nikt nas stąd nie uratuje. Oczywiście, że nas uratuje, co ty chcesz do końca życia na tej wyspie siedzieć? Wydaje mi się, że to jest po prostu prank i oni nas wykorzystują. Dlaczego ktoś by nas miał prankować? To byłby najbardziej okrutny prank na świecie. Takie, ale nigdy tego nie myśleliście, wiesz. Ha, była katastrofa statku, zginęło mnóstwo ludzi. Chcecie się uratować? Macie ostatnią szansę. I takie, sajk, żartowaliśmy, umrzecie tutaj. Właśnie, mi się wydaje, że tak właśnie będzie. I powiem ci, że jesteś zbyt optymistyczny, uważając, że na pewno ktoś nas stąd uratuje. Hej, ja tutaj nie zamierzam do końca życia siedzieć i umrzeć tutaj z głodu na tej wyspie. Ja zamierzam się stąd uwolnić, więc nie wiem jak ty. W ogóle, ej, byliśmy tutaj? Nie chyba, nie pamiętam. Storage? Co tam? Mamy rubber piece. Rubber piece nam się bardzo przydadzą. Ale po co nam? Przecież mamy oboje. Ale kończy nam się. Strój. No, komu się kończy, temu się kończy. Znaczy, no mi się kończy, więc ja tutaj sobie zbiorę to wszystko. Może gdzieś tu jeszcze jakiś storage jest. Proszę bardzo, to. Czy jest tu gdzieś jeszcze?
Halo, jakiś... Czoklet! Co? Wiesz co, bo ja mam na sobie, znaczy mam pod diamentową zbroją mój, mój strój do pływania, więc mogę po prostu się rzucić i popłynąć, niż iść z tobą gdziekolwiek. Ja nie wiem, czy ty masz pod spodem strój do pływania. Ja naprawdę mam, ja nie żartuję. Coś mi się nie wydaje, żebyś miała. No wiesz, jak dziewczyny mają te stroje kąpielowe pod ubraniami, bo nie chcą się przebierać. Ale ja nie wiem, czy to w Minecrafcie to tak działa. To właśnie tak działa, wiesz co, ja mogę tak po prostu... Znaczy, no jak chcesz, jak bardzo, bardzo, bardzo lubisz, żeby cię bolało, to no to czekaj, bardzo, no to ja sobie, poczekaj, to ja sobie to zrobię, o. To nie... O, dziękuję bardzo, to gdzie ja mogę skakać? To nie sprawiedliwe! Jak to jest sprawiedliwe? Przecież to nie moja wina, że tylko dziewczyny mają takie dobre pomysły. Tylko wiesz co, ja nie wiem, gdzie do końca to, mam trzymasz płynąć. Trzymasz w kieszeni strój, to nie znaczy, że tak można. Jak w kieszeni? Ja po prostu go miałam pod tą, pod bluzką. A jakie mam teraz... A gdzie jest nasz domek, Czoklet? Tam. W którą stronę? No tam właśnie, przecież widać. Ja nie mam render distance, więc... Tutaj. O, w tą stronę? O tutaj, tam gdzie ty jesteś? Tak, o tam. Dobrze, to poczekaj. O, wspaniale, dobra. To czekaj, ty sobie idź, a ja jak normalny człowiek popłynę łódką. Jak biedny, normalny człowiek, który nie ma... który niestety nie ma strojów akurat w kieszeni. Czekaj, tutaj? Halo, jest łódeczka! Hop! Dobra, kto pierwszy? No to wiadomo, że ty znaczy. Nie! Gdzie ty jesteś? Czuk! Dobra, słuchaj. Czekaj, ja muszę teraz założyć ten inny strój. Mamy strój... Nie zaglądaj! Dobra, nie patrzę się. Te stroje są troszeczkę niepotrzebne. Te, co tutaj mamy w skrzynce. Dobra, jestem. Mamy Leather Boots Unbreaking 3. Chwila. Nie mamy enchantu. No przecież próbowałam ci to powiedzieć. Przecież powiedziałam ci, że zrobimy te, zbroje, a potem zrobię enchanty. No właśnie, Czoklet, nie wiem, jak zrobimy enchanty, więc najlepiej zrób enchant, a potem pójdziemy do teru expić. Ja mam dobra, pierwszy ale poziom. Żeby zrobić enchant, potrzebujemy... Jak już zapomniałem, co potrzeba. Potrzeba na pewno Ja wiem. Trzeba książki diamentu, trzeba 3 tych takich fioletowych bloków, które zawsze mówię źle. I tyle. Nie ma tutaj nawet enchantu pokazanego. Dobra, na pewno książka. Czy mamy tak, jakąś Czoklet, książkę? Czy mamy jeszcze więcej nether? Nie, to nie jest nether. Mamy skóry, to książki. Ten fioletowy blok, który się nazywa i nie pamiętam nawet jak się nazywa. Fioletowy blok obsydian. Obsydian, dokładnie. Zawsze mówię na niego nether. Dobra. Poczekaj, spróbujemy zrobić... oczywiście nie mam tutaj crafting table. Popełniłem ogromny błąd. Jaki? Zrobiłem cukier zamiast kartek. Czoklet! O mój Boże! Teraz będziemy musieli czekać 3 lata, aż nam znowu wcale ta... Wcale nie. Ja się tym zajmę. Proszę masz bardzo. To? Masz mączkę? Mam mączkę, już działam. Jejku, wiesz co? Zostawię cię... A mączka nie działa na... Czoklet! No to powodzenia teraz, robimy cięcie na 3 lata i znowu nie będzie odcinka. Czy mamy jakieś jeszcze inne rzeczy? Nie. Okej. To ja proponuję pójść może po obsydian. Wiesz co, dobra, to w takim razie ja schodzę z mojego wspaniałego tego i zróbmy tak, żebym trochę naekspiła, okej? Many months later. Okej, chlup. Słuchajcie, mamy 8 obsydianu. Przy okazji dobiłem 14 level, więc powinno być w miarę spoko. Genali? Genali? Gdzie ty? Co ty tu robisz? Wiesz co, uważam, że to jest lepsza kryjówka niż ta twoja, więc ja chyba tutaj sobie zostanę. Wiesz co, ale mam obsydian i urosły nam, widzę, urosły nam sugar cane'y, więc... Wiesz co, nie powiem, kto już wcześniej... Co kto wcześniej? Co nieważne, kto? Ja po prostu nie mogłam z tą wytrzymać, dlatego poszłam do drzewa. Ale to jest w sumie bardzo ciekawa kryjówka, ja bardzo lubię. Poza tym przypomina mi to o innym moim domu, wiesz? Ale to chyba jakoś tak ja z innej rzeczywistości mam taki w dom na drzewie. W innym twoim, że mieszkasz w drzewie gdzieś? Ja nie wiem, co to może... Co to może... O czym ty możesz mówić? Nie wiem, ale to chyba... Wiesz to... Hop, czasami jak hop, masz sny hop. I te sny są takie niby ty, ale niby podobne do ciebie, to aha. Wiesz, to jest po prostu ty z innej rzeczywistości. I mi się wydaje, że ja chyba w innej rzeczywistości żyję w drzewie. Bardzo możliwe. Ja ci powiem, że mam 4 skóry. Okej, błagam cię, Czoklet, ale zrób teraz to dobrze, dobra? Bo ja już... Ale chwila, 4 skóry nam chyba nie wystarczą.
No to skąd mamy krowę tutaj przywołać? Poczekaj. Chyba, że ja będę znowu wędkować, czasami wypada skóra. Co trzeba, żeby książkę zrobić? Żeby zrobić książkę, na pewno trzeba mieć papier i chyba go trzeba obtoczyć skórami, tak? Raczej tak. O nie, a może wystarczy tak? Nie? Co? Nie mamy skór, nie mamy wystarczająco skór. No to co ja ci poradzę? No to trzeba w takim razie, ja muszę wędkować. Czasami to wypada. Jest, tak się to robi. Mamy. Wiesz co, to ja już wzięłam wędkę i ja już próbuję wszystko coś mamy. Robić. Mamy, dwie książki mam. Czekaj, wiesz co? Ale potrzebujemy jeszcze jednej. A, no i skąd to teraz? Więc potrzebujemy jeszcze jednego sugarcane'a. Proszę mnie tutaj nie bić. Ciągle, czy mógłbyś zdjąć swój kostium, bo go rozwalisz? To jest dobry pomysł. Chowam go. Dobra. A ty masz dużą głowę. Mam sugarcane, mam papier, ciach, mam skórę, mamy trzy książki. Chwila, ale my nie potrzebujemy zrobić... Ale jestem durny. My potrzebujemy jedną książkę po prostu. Tak, a co ty myślałeś? Czekaj, to było na górze jedna książka. Jedna książka, tak, na górze. Trzeba nam trzy obsydiany. Bo tak, obsydiany. I trzeba nam diamenty. Chyba poczekaj, dwa. Trzy obsydian. Ile diamentów? Jeden? Dwa, na pewno nie jeden. To, nie potrzeba przypadkiem tych obsydianów? O! Cztery. Mamy enchanting. Tylko, że wiesz, że nie możemy go zenchantować na 30 level, jeśli nie mamy książek. Tak. To co teraz zrobimy? No i mi zwędkowanie zajmie mnóstwo czasu. Nie wiem. No to czekolad, okej, słuchaj. Zacznijmy... Poczekaj, może... Nie, no, nie uzbieramy tyle książek, nie ma opcji. Słuchaj, no to w takim razie ten enchanting zrobiliśmy bez sensu i... No bez sensu. W sensie, no możemy sobie zenchantować coś tym enchantingiem, tylko że no na bardzo niskie poziomy. Ale my nie mamy lapisu. Masz lapis? Wywaliłeś go z tej z jaskini na dole? Poczekaj... Mieliśmy lapis. Mamy 22 lapisu. No to dobra, no to w takim razie daj... Czekolad, ale przecież ja mam książki enchantowe. A no tak! Poczekaj, to możemy zrobić kill off. Znaczy nie kill off, kuwadło! Wszyscy, o, matko, którzy proszę, oglądają nie, ten nie, odcinek... Nie facepalmujcie teraz, proszę, nie... Teraz wszyscy takie... A nie, to nie jest ten dźwięk od facepalmu. Czekajcie! O, w takim razie wszyscy teraz to robią. Przepraszamy was, ale my też my normalnie takimi zobami tutaj... dobra, pyk. Pyk. Mam kowadło, uwaga, kowadło kładę... tutaj? I teraz, jakie masz książki enchantowe? Looting 2, Sharpness 3, Flame, Fortune 2... Sharpness 3 na miecz, koniecznie. Frostwalker 2... Unbreaking 3, Protection 4. To na kill of Unbreaking było. Czekaj, ale wiesz, spoko. To są moje książki. Wiesz, że ja... Daj mi swój miecz. Trzymaj. Hej, no wrzuciłam ci. Już. Ale wiesz, to są moje książki, więc Protection idzie na moją zbroję. No, ale Protection... No dobra, okej. Okay. Nie ma problemu. Ty będziesz potrzebowała na pewno tego bardziej niż ja. O, proszę bardzo, co? Próbujemy się kłócić? Looting 2, Sharpness 3. Najlepszy miecz, jaki możesz mieć. A ja teraz zobaczę. Unbreaking 3, bym sobie na kilo wdał. Proszę bardzo. Ale ja potrzebuję, hej, ale ja potrzebuję tak samo na moją zbroję. Poczekaj, Frostwalker? Na buty Frostwalker. Okej, to ja chcę. Okej. Hej, a nie powinny sobie Fortune dać na tego? Frostwalker. Nie, czekaj, czekaj, czy możemy zenchantować moją wędkę? Możemy, oczywiście, że możemy. Tak. Więc wezmę sobie Fortune na wędkę. A to ci coś... A to nie potrzebujesz przypadkiem Luck of the Sea, a nie Fortune? Cicho, wiem. Potrzebujesz Luck of the Sea. Wiem. Chciałam powiedzieć, żeby na twój kill-off to dać, ale... Stwierdzam, że nie możesz mieć lepszego ode mnie. Frostwalker, pokazać coś teraz fajnego? Poka. Tylko nie wiem, czy to zadziała. Mam nadzieję, że to zadziała. Co, możesz chodzić ten po wodzie jak Jezus? Zaraz zobaczymy, bo ja tego nigdy tego enchantu... Hej! Czyli co, robimy sobie autostradę do naszego tego, do naszego statku? Ale czekaj, wiesz, że mamy drugą książkę z Frostwalker? Wiem, też ci mogę dać. Ej, wiesz, że w sumie mogli... Wiesz, że w sumie z Frostwalkerem moglibyśmy sobie po prostu stąd uciec?
Cię! Przecież ja tu nie widzę żadnej tej na horyzoncie. No, będziemy po prostu iść po horyzont, aż w końcu gdzieś trafimy. Czoklet! Nie. To tak nie ma, słuchaj. Ja rozumiem, że to jest twój pomysł i to jest twój autorski pomysł, ale tak jak wszystkie twoje autorskie pomysły, on jest niesamowicie ograniczony. Wiesz co, hejtujesz? Nie hejtuję. Hejtujesz, zobacz, zrobiłem nam autostradę do tego... do naszego statku, a ty mi tutaj hejtujesz. Czoklet, po pierwsze, to ja w ogóle wywędkowałam te enchanty, okej? Okay? To są moje enchanty. Okej. Okay. Co chciałeś powiedzieć? Powiem ci tyle, że... ojejku, prawie wpadłem. Że to jest twój Frostwalker, możesz go sobie zenchantować. To jest lapis lazuli. Chociaż nie potrzeba chyba lapisu lazuli. Nie trzeba. A ja ci powiem, że chyba i tak w dzisiejszym odcinku nic więcej nie zrobimy. Ja myślę, że skoro nie możemy sobie zenchantować zbroi, to ja proponuję po prostu w kolejnym odcinku pójść do Netheru, zespawnować Withera, zespawnować go gdzieś w kącie, żeby nie mógł uciec i go po prostu wziąć i rozwalić, no. Poczekaj, patrz na to. O mój Boże, Kim, ona jeszcze, to jest najlepsza modelka tego sezonu? Okej. Okay. Ej, ale zobacz, ale mi się ten... tak jakby moje buty nie są takie dobre jak twoje, bo... bo to tak jakby ten lód się roztapia. Poczekaj. Mój się nie topi. Twój się sobie, też topił. Jaki to sobie Frostwalker dałaś? Czekaj, twój też się stopił. Aha, jak się stoi, to się topi, dobra. Czyli nasza autostrada nie zadziała. Tak, właśnie, bo zrobiłeś jak jest słońce, to się topi. Dobra, tak czy inaczej, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. I powiem wam tyle, że... I zostawcie lajka dla najlepszej modelki tego sezonu. Powiem wam tyle, że kolejny odcinek będzie epicki. Nie.